Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Omikron atakuje. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Omikron, no następna panika. Panika już 2 lata prawie trwa. No w marcu będzie 2 lata. Takaś jest makabra. Także spotkanie na szczycie, międzynarodowe spotkanie na szczycie miało być... Ministrowie mieli się spotkać w Genewie, no i to wszystko zostało odwołane. Teraz wszystko będzie tylko komputerowo, wirtualnie. Przyszykowywali się do tego spotkania grudniowego. 110 rządów międzynarodowych miało przyjechać na spotkanie na temat demokracji. No ale ogólnie rzecz biorąc wygląda na to, że demokracja pada. Demokracja na świecie pada. No jest, została ukradziona. Dlaczego demokracja pada? No bo dlatego, że demokracja doprowadziła do tego, że wielu, tak jak w Ameryce. W Ameryce demokracja wykształciła bandę komunistów, którzy są przekonani, że stworzenie jednopartyjnego systemu, no oczywiście lewackiego, jest słuszne i jest najważniejsze. Ważniejsze, ale dochodzi do tego też jeszcze, co jest potrzebne w demokracji. No w demokracji jest potrzebna wolny rynek, jest wolna wymiana, wolny rynek, możliwość handlu międzynarodowego, też podstawa w sumie demokracji. Ale jednak Biden, no, Trump troszeczkę tam miał pewne zastrzeżenia, ale przede wszystkim do tego, jak Chiny traktują wolny rynek. No Chiny po prostu ukradły wolny rynek i oszukują. Biden dla odmiany jest przeciwko wolnemu rynkowi, dlatego że ma za sobą związki zawodowe. No i ciężkie biznesy, no i chce robić cła, taryfy i tak dalej. Biden teraz ostatnio, zawsze demokraci krzyczeli, no demokraci, no to trzeba powiedzieć, że to są kali. Kali ukraść krowę to dobrze, kalemu ukraść krowę to niedobrze. Teraz Biden założył cła zaporowe na kanadyjskie drewno, no to jest fantastycznym człowiekiem, kiedy Trump robił jakieś cła na chińskie czy jakieś aluminium, które przechodziło przez Kanadę, no to był najgorszym wrogiem wolnego rynku. Światowa Organizacja Handlu, WTO, czyli World Trade Organization, no skasowało właśnie spotkanie w Genewie. Ameryka jako taka, no od lat popierała wolny rynek. Wojsko też pomagało wytworzyć wolny rynek. Ciekawa sprawa na przykład jest w Japonii. W Japonii po tej totalnej kapitulacji, po nie jednej bombie atomowej, ale po 2 bombach atomowych, no to amerykańska gospodarka postawiła japońską gospodarkę na nogi, no bo bardzo dużo kupowała tego towaru japońskiego. No w latach 50-tych, 60-tych to wszystko było, co było robione w Japonii, później przeszło to do Singapuru, później przeszło to do Hongkongu, no a później z Hongkongu przeskoczyło poprzez cieśninę na Chiny. No i w sumie Nixon doprowadził do tego, że Ameryka oddała całą produkcję, no świat w sumie oddał całą produkcję komunistycznym Chinom. Na Chiny teraz budują swoją siłę militarną i polityczną, no i oni nie uznają wolnego rynku. To jest właśnie najgorsza ta sprawa, że
no, doprowadzili do tego, co doprowadzili. No, patrząc na świat, no to dziesiątek lat rządy starały się poprawić poprzez pomoc do najróżniejszych państw, narodów, rejonów i tak dalej, i tak dalej. No ale najbardziej przez ostatnie 20-30 lat wiele z tych narodów i państw podniosło się tylko dlatego, dzięki temu, że jest jakaś wolny rynek i że ludzie mają co sprzedać i mają co kupić i mogą mają jak się wybić. Także, że biedne i średnio bogate państwa, no to w ich najlepszym interesie jest to, żeby utrzymywać pokój, no bo jeżeli każdy sobie myśli, że coś tam zarobi, no to będzie jakaś globalna stabilizacja, będzie jakiś globalny pokój, spokój i nie będzie bijatyk. Wszystkie te nawet nierządowe organizacje, które zawsze pompowały pieniądze, no to i promowały pokój, no to nigdy nie zrobią tego tak dobrze jak podniesienie standardów życiowych. No dzięki temu, że Ameryka jakoś prowadziła te przywództwo w najróżniejszych rejonach. No i większość krajów rozumie to, że ich prosperita, że ich jakiś dobrobyt, no to jest w jakiś sposób tam połączony do tego, że Ameryka jakoś to wszystko synchronizowała, organizowała, ustawiała. No teraz to się bardzo zmieniło, no bo jednak komuniści amerykańscy zaczynają robić tak jak wszyscy komuniści. Kryzys demokracji, tak samo jak i kryzys wolnego rynku, no to jest problem z pomyłkami przyjaciół, no ale również z wrednością wrogów, tak? Także te wszystkie wolnorynkowe i demokratyczne propozycje, no to wszystko wyrosło po upadku bloku wschodniego, czyli po upadku muru berlińskiego. Sowieci, kiedy ZSRR upadł, no to jakoś tak ludzie, politycy, szczególnie w Ameryce, jakoś dosyć za prosto wyobrażali sobie tą przyszłość. Organizacja handlu międzynarodowego, światowego również się nie popisała. To jest banda biurokratów, no ale oni się wyginali na lewo i na prawo z Chinami, bo Chiny doszły do Organizacji Światowego Handlu w 2001. No i tam powoli przez ostatnie 20 lat po prostu opanowali to wszystko. Politycy, no i biznesmeni w Ameryce, no też w sumie patrzyli za zyskami. Na początku produkcja była przenoszona do Kanady, do Meksyku, później z Meksyku do Chin. No i mamy tą sytuację, jaką mamy dzisiaj. Do organizacji handlu światowego należą 164 państwa. No i to wszystko tam u nich się kręci dosyć słabo, no ale Chiny jednak tam osiągnęły bardzo, bardzo dużą moc i siłę. No i to jest duży problem. No wypada trzymać jakąś taką wymianę z tymi krajami rozwijającymi się, no bo jednak ten, żeby utrzymać zapotrzebowanie, popyt i podaż, to jest ciężkie do osiągnięcia, no ale teraz na przykład w Ameryce, no i w Europie Zachodniej,
zaczyna być kwestia obronności, tak, obronności, bo obronność, jeżeli polega, jeżeli obronność kraju polega na towarach produkowanych w Chinach, a Chiny mogą odciąć kurek, no to jest tak samo jak z GPS-em. No GPS jest dla całego świata. GPS ma pewną tam dokładność, no ale Ameryka, kiedy będzie chciała wyłączyć GPS, no to wyłączy GPS i nie będzie tych sygnałów dla pewnych krajów, dla pewnych narodów. No i to samo może się stać, kiedy Chińczycy wyłączą kurek na pewne produkty i Chińczycy po prostu załatwią wojsko, militaria, nie tylko w Ameryce, ale w Europie. Chińczycy teraz ostro atakują, czy przymierzają się do tego, żeby zrobić, wszystko zrobili zamienne. Te wszystkie amerykańskie programy, platformy internetowe, biznesy internetowe, no to w Chinach istnieje to w ten sam sposób, no tyle tylko, że jest dla Chińczyków, no i to wszystko jest kontrolowane, no i obcinane. No. Dzisiaj się okazało, że YouTube też zabił ostatnią kropelkę demokracji, jaki jest kciuk w dół, tak? No, kciuk w dół pozwalał ludziom no, poczuć się, jeżeli krytykowali powiedzmy Bidena, jeżeli było było 50 tysięcy kciuków do dołu i 3 tysiące kciuków do góry, czy te wszystkie jakieś tam lewackie opinie socjalistyczne, no to wszyscy normalni, którzy czytali, dawali kciuki w dół. No teraz YouTube co zrobił? Po prostu zrobił kciuki w dół niewidocznymi. No oni wiedzą, ile jest kciuków do dołu, ale wszystkie te 50 tysięcy ludzi, którzy dawali wspólnie, mieli jakieś poczucie, już nie wiedzą. Teraz tylko można mówić pozytywnie, teraz trzeba być tylko zadowolonym. No jest to po prostu orwellowski rok 1984. No ale tak robią Chińczycy, tak Chińczycy robią. No oni już robili to od 5 lat, od 10 lat. Oni po prostu kontrolują wszystko. No i teraz ta kontrola przychodzi również i do Ameryki. Także demokracja zdycha w ciemnościach, można powiedzieć, czy jest zatłuczona w ciemnościach. Demokraci używają teraz używają środowiska do tego niszczenia, można powiedzieć, wolnego rynku. No, tyle tylko, że w Ameryce można by było produkować cele słoneczne, no ale to wszystko w ramach tego wolnego rynku dla odmiany, no to Chińczycy pokradli i produkują taniej. No ale Ameryka pcha, dlaczego Biden pcha te wszystkie cła zaporowe i te bariery i tak dalej, i tak dalej. No dlatego, że związki zawodowe w Ameryce zawsze głosują na budżetówkę, no bo budżetówka im jakoś tam pomaga. No środowiskowcy mówią, że te cła zaporowe, no to zmuszą te biedne kraje, żeby zaadoptowały te regulacje środowiskowe. No i to jest, idą ręka w rękę z tymi ludźmi, którzy kompletnie są za barykadowaniem się i produkowaniem wszystkiego wewnątrz kraju. No do tego to nie dojdzie, no bo to jest za kosztowne. Europejczycy mają podobną zainteresowanie, starają się te zielone taryfy wprowadzać, nie chcą kupować produktów
produktów, czy z Amazonii, z dżungli amazońskiej, czy też kontrolują to, że te platformy, które w zasadzie są bez kontroli, też starają się to zablokować. Także trudno powiedzieć, co jest prawidłowe. Brytania, która wycofała się z Unii Europejskiej, no oni byli za wolnym rynkiem, no a teraz już w zasadzie bez Brytanii, no to Unia Europejska, to też biurokracja jakoś tak to wszystko pozamyka. No, nawet kraje wewnątrz Unii Europejskiej, tak jak Polska. No, Polska niby ma wymianę, no ale czy dobrze na tym wychodzi, no to wy chyba tylko możecie powiedzieć. Teraz no Ameryka jakoś się zaczyna chyba wycofywać. No, najważniejsze to jest to, że po prostu Chiny. Chiny przez ostatnie 40 lat oszukały wszystkich. Ameryka wycofała się z tego Trans-Pacific Partnership. No to tam miało to jakoś tam kontrolować Chiny. Trump się z tego wycofał. No i można powiedzieć w miarę słusznie, no ale nie ma jak przyciąć tej bezczelności chińskiej. Wolny rynek, no powinien być, no ale jednak trzeba pilnować wolnego rynku, żeby część ludzi nie wykorzystywała tego. Światowa Organizacja Rynku czy Handlu, no to musi się troszeczkę zreformować. Te wszystkie sprawy klimatyczne czy oszukiwanie chińskie, no organizacja, żeby miała coś do powiedzenia, no to naprawdę musi to wszystko przemyśleć. Bezpieczeństwo państwowe, no też nie wiadomo, czy Ameryka wróci, no te metale rzadkie przede wszystkim, no to wszystko 80-90% tych metali rzadkich jest w rękach chińskich, nawet część kopalni jest wykopywana przez Chińczyków. Także demokracja jest w kryzysie. Wolny rynek jest w kryzysie, no i ekonomia. Ekonomia w wielu krajach zaczyna być w kryzysie. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No patrzcie się naokoło, co się dzieje, gdziekolwiek jesteście, na wszystkich kontynentach, głosujcie na republikanów, na konserwatystów, na ludzi normalnych, nie na lewactwo. Przekaz dla socjalistów żyjących w Ameryce. Widzicie, do czego doprowadziliście, widzicie, do kogo wybraliście. Następne zamknięcie jest Omikron. No trzeba być naprawdę wariatem, żeby coś takiego proponować. Zdrowia dla normalnych.